Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, ja zawsze miałem problem z tym fragmentem. Nigdy nie rozumiałem, co to znaczy nienawidzić swojego życia, stracić swoje życie po to, żeby je zyskać. I próbowałem to rozbierać na różne możliwe sposoby. Szukałem różnych tłumaczeń, różnych interpretacji. Jakoś to do mnie osobiście nie docierało. Nie potrafiłem sobie tego wyobrazić. Jak można stracić życie, żeby je zyskać? Od strony teologicznej, no, można to wyjaśnić, tak? I tutaj chciałbym to dzisiejsze moje gadanko, ten mój komentarz, rozpocząć od Jezusa Chrystusa, bo to bez Niego to się nie da tego zrozumieć, tego pojąć w odniesieniu do swojego życia. Ostatnio czytałem taki fragment z świętego Augustyna, który porównuje do tego ziarna z Chrystusa. Mówi, że to w tym fragmencie Jezus mówi o sobie samym. Że On jakby pokazuje drogę dla każdego ucznia, bo On jest tym ziarnem. To On został wrzucony w glebę tego świata. I On w tej rzeczywistości, tej ziemskiej, umarł. I jakby w kontekście Jego śmierci i zmartwychwstania zaczynamy widzieć owoc Jego działania, czyli tę perspektywę. Bóg w tym doświadczeniu obumierania pokazuje nam perspektywę życia. Że to, co umiera, tak naprawdę nie umiera całkowicie. Bo zobaczcie, my bardzo często patrzymy na nasze życie jako na pewien ciąg. Logiczny ciąg. Rodzimy się, umieramy, koniec. Natomiast w perspektywie chrześcijańskiej nie ma tego koniec. Kiedy pojawiamy się na tym świecie, i kiedy nawet dochodzimy do tej granicy śmierci, to w perspektywie zmartwychwstania nie ma czegoś takiego jak koniec. Tylko jest to kontinuum. To, co Jezus mówi, że jeżeli ktoś będzie mi służył, to będzie ze mną tam, gdzie ja jestem. Sługa mój będzie tam, gdzie ja jestem. I to jest ta rzeczywistość życia wiecznego. Ale żeby dojść do tego momentu, to trzeba odkryć, czym jest życie. Ale to życie w wydaniu Bożym. I niestety jest to bolesny proces. Ja tego też w jakiś sposób doświadczam w swoim własnym życiu. Myślę, że to jest to doświadczenie każdego wierzącego człowieka. My to w Kościele nazywamy procesem oczyszczania. Pan Bóg oczyszcza nas z tego wszystkiego, co nie jest Boże. Co jest martwe, co jest jakimś brakiem życia, co jest naszym grobem, co jest przywiązaniem do czegoś, co jest naszym przekleństwem. Paradoksalnie, to jest jakiś taki dziwny mechanizm w nas samych, my przyzwyczajamy się do tych naszych śmierci. Przyzwyczajamy się do tego, co jest często naszym przekleństwem. I nie wyobrażamy sobie, że można żyć inaczej. Z jednej strony człowiek tego nienawidzi, nie cierpi, nie chce tego, absolutnie nie widzi siebie w tym, ale z drugiej strony jakby nie widzi innej opcji, bo próbował sobie z tym poradzić, bo próbował to jakoś rozwiązać, próbował na swój własny ludzki sposób, ale tak naprawdę nie doprowadziło go to do niczego dobrego. A wręcz jeszcze bardziej gdzieś tam się w tym pogrążał. I dopiero to doświadczenie zmartwychwstałego, doświadczenie Chrystusa, który jest Panem życia, który ma klucz do rozwiązania tych wszystkich rzeczy, który ma klucz też do objawienia mi nowego życia. To jest genialny obraz z Apokalipsy, kiedy Pan Jezus mówi, że On da swoim wybranym
kamyk, biały kamyk z wygrawerowanym imieniem, tajemnym imieniem dla tego, który otrzymuje życie. Otóż każdy z nas ma taki w sobie kamyk, drogocenny kamyk z wygrawerowanym imieniem. Uwaga, nie tym imieniem nadanym nam przez te nasze trudne doświadczenia, przez zranienia, przez krzywdy, które ktoś nam wyrządził, przez sytuacje, w których my sami żeśmy gdzieś polegli i w którym przychodziło później jakieś oskarżenie, jakieś, prawda, potępienie siebie. Zobaczcie, że my bardzo często nosimy w sobie pewne obrazy przeszłości, pewne doświadczenia z przeszłości, pewne zranienia, krzywdy, których jeżeli my tego nie oddamy, to w jakiś sposób wpływa na nasze później decyzje. Zaciemnia nam obraz rzeczywistości. Co więcej, zaczynamy tracić samych siebie, bo tracimy tożsamość. Zapominamy, kim jesteśmy w oczach Pana Boga. Jesteśmy jak ślepy Bartymeusz, który siedzi tam w tym pyle drogi, w tej nędzy, tak? Jęczy i czeka na uwolnienie. I kiedy słyszy, że przychodzi Jezus, dopiero wtedy zaczynają się dziać cuda w jego życiu. I to jest, myślę, to, o czym mówi też Chrystus. Jeżeli masz swoje życie, czyli masz to życie, ale ono cię w ogóle nie prowadzi do pełni życia, czujesz, że jesteś w tym wszystkim zagubiony, czujesz, że to wszystko idzie nie tak, jak powinno, gdzieś wewnętrznie, podskórnie, wyczuwasz, że tobie jest przeznaczone zupełnie inne życie, innego życia pragniesz. A z drugiej strony jesteś tak przywiązany do tego życia, że nie potrafisz sobie wyobrazić, że można inaczej. To właśnie Jezus dzisiaj mówi: pozwól temu umrzeć. Pozwól, że ja to uśmiercę. My się tego boimy, bo my byśmy chcieli już, żeby ktoś nam pokazał, jaka będzie alternatywa. A dla nas alternatywą jest Boża obietnica. Tą Bożą obietnicą jest obietnica nowego życia. I dopiero jak człowiek się odważy, i też to w jakiś sposób sam przeżywam, bo to jest jakby proces, który się dokonuje cały czas w moim życiu, jak człowiek się odważy i pozwoli temu umrzeć, co nie jest chrystusowe, no to zaczyna się w nim rodzić nowe. Zaczyna się w nim rodzić nowa jakość życia. Zaczyna się w nim rodzić Chrystus na ten mój osobisty, indywidualny sposób. Bo On przychodzi do mnie w sposób indywidualny, osobisty. Ale też jakby w perspektywie wspólnoty, w perspektywie tego źródła, bo dla nas tym źródłem jest Eucharystia. Ja, nie wiem, odkrywam na nowo, jak bardzo cenna i ważna jest dla Kościoła, dla nas wierzących. Bo my jesteśmy wszyscy razem wspólnotą, ludźmi chrystusowymi. Jak bardzo ważna i cenna jest Eucharystia, że tam dokonuje się nasze zbawienie, tam dokonuje się nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym, tam Jezus uzdrawia wszystkie te nasze zranienia, tam mówi w tych historiach mojego życia, właśnie na Eucharystii mówi: ja już sobie z tym poradziłem, zaufaj mi, zawierz mi. A będziesz tam, gdzie ja jestem, będziesz, bo to jest jakby dla nas ciągle przyszłość. My już w jakiś sposób to partycypujemy, bo ten, kto wychodzi z jakichś swoich niewoli, z jakichś swoich życiowych dramatów, to wie, o czym mówię, ale to jest dopiero tylko zalążek. To jest dopiero tylko jakaś część. Pełnia będzie kiedyś, kiedy spotkamy się twarzą w twarz z naszym Ojcem, z Jezusem w Duchu Świętym, w tej relacji miłości, właśnie tam, kiedy przejdziemy z tego życia, kiedy obumrzemy dla tego wszystkiego, co jest nieboże i kiedy w ten sposób narodzimy się do tego, co jest pełnią, a co On dla nas już przygotował. Na ten piękny dzień z serca Wam błogosławię. Pan z Wami. I Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia.